Tłuszcze w diecie. Czy wiecie, że według aktualnych rekomendacji żywieniowych w diecie zdrowego dorosłego człowieka od 20 do 35% energii powinno pochodzić z tłuszczów? Powszechnie jednak wiadomo, że spożywanie dużej ilości tłustych pokarmów jest niezdrowe. Warto jednak pamiętać, że nie tylko ilość i jakość, ale i właściwe proporcje tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego odgrywają istotną rolę w zachowaniu zdrowia. I tak dochodzimy do dobrych i złych tłuszczów. Na pewno o nich słyszeliście, ale czy wiecie, co kryje się pod tymi pojęciami? Tak zwane złe tłuszcze to kwasy tłuszczowe nasycone, a te znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego, np. maśle, smalcu, mięsie. Ich spożycie powinno być niskie i nie przekraczać 10% wartości energetycznej diety. Ograniczenie złych tłuszczów to podstawa działań prewencyjnych w zapobieganiu chorób kardiologicznych. W ich miejsce powinniśmy spożywać tak zwane dobre tłuszcze, które znajdziemy m.in. w produktach roślinnych, np. w oliwie z oliwek, awokado, orzechach i nasionach. Zawierają one głównie jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Źródłem tych ostatnich są też ryby, w szczególności tłuste ryby morskie, np. łosoś, halibut. Zatrzymajmy się na chwilę przy orzechach. Dlaczego warto je spożywać? Ponieważ są źródłem cennych substancji prozdrowotnych. To wartościowe źródło białka i tłuszczu. Dostarczają witamin z grupy B, witaminy E oraz składników mineralnych, takich jak wapń, potas, fosfor, magnez, cynk czy kwas foliowy. Cechują się wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Spożywanie orzechów budzi obawy ze względu na ich kaloryczność. Jednak orzechy to jedna z najzdrowszych przekąsek, która powinna zagościć na stałe w naszej diecie. Ważne, aby wybierać te bez dodatku soli, cukru, miodu czy panierki i spożywać ich odpowiednią ilość w ciągu dnia. Według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego to około 30 gramów niesolonych orzechów dziennie. Z kolei Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków zaleca spożycie 42 gramów orzechów dziennie w celach prewencyjnych chorób serca.